No przede wszystkim widzimy, że presja jest po obydwu stronach. W tej chwili lepszą sytuację ma jednak Lech Poznań, bo to zwycięstwo w Warszawie w dalszym ciągu procentuje. W tej chwili jest taka sytuacja, że obydwie drużyny mają bardzo ciężkie mecze grają, bo to bez względu na to, jaki jest przeciwnik, widzimy, że jednak ta presja jest olbrzymia, bo to każdy mecz jest ważny. Nieprzypadkowo i Legia, i Lech zwyciężyły po 1-0. Więc ta presja jest ogromna. Cały czas wszystko leży w rękach, właściwie w nogach zawodników Lecha, którzy mają przewagę jednego punktu i to oni są głównym pretendentem do tego, żeby zdobyć tytuł mistrza Polski. Teraz bardzo trudny wyjazd czeka drużynę Legii do Gdańska i tam wiemy, że tam niełatwo o zwycięstwo, jeżeli chodzi o drużynę Legii. Ta ostatnia kolejka pokazała, nie ta, tylko ostatnia pokazała jednak, że Lech wygrał tam i wydaje mi się, że Lechia będzie arbitrem tytułu mistrza Polski, bo jeżeli urwie punkty Legii, no to właściwie sprawa już będzie załatwiona. Lech też ma trudne spotkanie, bo jeżeli się nie mylę, to w Zabrzu też jest ciężki pojedynek, a wydaje mi się, że jednak z tą grą, jaką prezentuje w tej chwili Lech, bo grał dobre spotkanie, mimo to, że nie potrafił skonkretyzować tych sytuacji, bo tam mogło być spokojnie 3-4-0 do przerwy i byłoby pozamiatane już wszystko w meczu z Pogonią, natomiast Legia miała problemy i tutaj Legia wydaje mi się, że gra trochę gorzej niż jesienią. Zdobywa punkty, ale to nie jest ta sama drużyna, która grała wcześniej i która zdobywała punkty.